Dobry wieczór, mój bracie. 11 ostatnich dni spędziłem wyjąc z bólu. I w końcu umarłem. Sekcja moich zwłok ujawniła nieskazitelność organów wewnętrznych, stawiając pod znakiem zapytania wiarygodność medycyny. A teraz, po pogrzebie, przychodzę, by zobaczyć, co czynisz w moim mieszkaniu. Zostaw magnetofon, włącz komputer i telewizor. Brawo, przestałeś dygotać. A już się lękałem o stan twego rozumu, który nigdy nie ośmielił się przekroczyć bariery ciasnego racjonalizmu. Opowiem ci kilka zdarzeń z ostatnich lat mojego życia, żeby pozyskać twój ograniczony umysł. Na rok przed śmiercią pokochałem po raz pierwszy jakieś stworzenie bezinteresowne. Siedmioletnią dziewczynkę. Grozi jej teraz obłąkanie. Jako lekarz możesz powstrzymać od zbytniej gorliwości twoich kolegów po fachu. O-o. Twoja żona przyjechała. Zostań ze mną, bez niej. Już po północy. Dosyć tego pakowania i jedziemy do domu. O kim myślisz? O tych panienkach z klubu nocnego obok? Baw się dobrze. Ale cię kocha? Ja też znam każdą twoją myśl, tak jak i ona. Nigdy nie pojednałem się ze swoim kalectwem, które w ciągu kilku dni pozbawiło mnie wspaniałości doczesnego życia. Zniweczyło nadzieję zostania wirtuozem. Rozwiodłem się i zamieszkałem z moim ciałem, które bezwładnie leżało lub poruszało się w spazmach, a ja studiowałem literaturę naukową. Diagnoza skazywała nas na kalec. A gdyby przyuczyć miliardy niewykorzystanych komórek w naszych mózgach do nowych zadań, to była moja nadzieja. Przez pierwszy rok uczyliśmy się trzymać równowagę, stojąc lub idąc przez 4 minuty. Następne 2 lata spędziliśmy na schodach. Się latem. W kożuchu, w czapie. Jak się nie pomęczę, to jestem nieszczęśliwy. Dobrze, że nie brak ci humoru. Nie wyjdę.
dostaniesz więcej papierosa. Obejdzie się. Ciekawe, komu to bardziej potrzebne. Natychmiast wyjdziesz na schody. Nie wyjdę. Wyjdziesz? Nie wyjdę. Wyjdziesz. Nie wyjdę. Wyjdź. Idę już, dobra, idę. Mimo 6 lat nauki chodzenia przechodnie uważali, że jestem doszczętnie pijany albo odurzony narkotykami. Osiągnąłem kres autoregeneracji. Na fortepianie grałem z trudem, ledwie panując nad rękoma. Taka porażka wtrąciła mnie w stan ciężkiej depresji. Znalazłem znachorkę. Nazywają ją Świętą. Zgodziła się z tobą spotkać, wiesz? Znaczy wiedźma. No, jak każda mądra kobieta. Ile to kosztuje? Leczy za darmo. Kosztuje wyżywienie i podróż na kraniec świata. Na tym świecie nie ma nic za darmo. Ciekawe, czym za to zapłacę. No, duszą oczywiście. A może i ciałem. Kto wie? Gdybyś zadzwonił do mnie za 5 minut. Nie byłoby mnie na świecie. Co ty gadasz? Jutro jadę do ciebie Beroliną. A potem choćby i furmanką do wiedźmy. No to czekam. Cześć. Córka Paulinka. Królewna Paulinka, a oto moja grzeszna służebnica. Proszę. Siano pachnie rajem. Będzie pan spał jak dziecko. Naszykuję kolację.
teraz prosiłabym wszystkich o bezwzględną uwagę. To jest pan Mruczek. No, proszę zamruczeć. Prosiłam o grobową ciszę. Paulinko, proszę do stołu. My z Paulinką odżywiamy się bardzo skromnie. Nie jemy wędlin ani mięsa. Mamunia mówi, że zwierzęta to też ludzie. Jestem bardzo ciekawa, kto w takim razie zje marychnę. Paulinko, proszę jeść. Marychna to nasza koza. Proszę, może spróbuje pan naszego pasztetu warzywnego. Dlaczego płaczesz, Paulinko? Bo ja nie chcę, żeby marychna umarła i żeby ją zjedli. Oczka ci się kleją, córuchna. Będę pana musiała jeszcze zbadać. Proszę się położyć. Chodź, zmykamy do łóżka. Uwalniam pana od nieczystych mocy. Ludzie z miasta wolą to nazywać energią negatywną. Ma pani zimną rękę. Na dzisiaj wystarczy. Proszę leżeć jeszcze przez kwadrans. Utracił pan tyle energii, że nie będzie pan w stanie się podnieść. Ja za chwilę będę z powrotem.
Potrzebowałam aż 2 godzin, żeby pana odrzucić. Przepraszam. Człowiek, bo mam te flegmy. Niech się pan nie wstydzi swojego ciała. Mówi pani tak, jakby moje ciało nie było moje. Pańskie ciało jest domem, w którym pan mieszka. A teraz proszę iść spać. Dobranoc. Za górami, za lasami żyje sobie królewna Paulinka i nikt nie wie, tylko pan mruczek, jaka śliczna to dziewczynka. Dzień dobry, jaśnie panienko. Szczęść Boże, wujo. Mamunia powiedziała, że wujo ma przyjść na śniadanie. Czarownica, nie dotykaj mnie. Dlaczego mnie bijesz? Dlaczego mnie dusisz? Dlaczego zabiłaś mruczka? Nie chcę, żebyś mi się śniła. Przecież wiesz, że nie znoszę nieposłuszeństwa. Chciałbym się napić kawy.